A teraz do Bygradu przyjechaliśmy. Łupinę będziemy brali. Którą łupinę? Tą małą. Ta jest z kajutą już. Rybki. O. Śledzie. A tutaj jest, był przed chwilą, o, jest prom, który może dopłynąć tam na wyspę, na miejscowość Otok. Otok. A, zdjęcie sobie zrobić sobie tutaj, ale dobra, zaraz zrobimy. Na wyspę, koszt od osoby jest 14 zł, 14 kun, a za auto 120 kun. Auto powyżej 5 metrów długości, nie wyższe niż 2 metry. A my co, chudę nogę? 30 minut, 9 euro. No mówiłem ci. To są te miejskie. To dużo, 50 zł za... Bardziej się opłaca, ja stoję goście i wypożyczają. Ale kliknę to co, będzie tego wpuszczyć? To sobie zamawiasz. Wykonujesz telefon, zamawiasz, dostajesz w garku. Na mleko jakie? No nie trzeba. Nieba nie widać. Chmury są, nie widzisz te chmurki? Tutaj zobacz, Daniel, fajna ulica. Z krzesłami. No. I takim uliczkiem miało się fajnie, jest przejście. Miało być chłodniej, jednak nie jest chłodniej. I postanowiliśmy z wazonów się napić. Takie drinki, takie wielkości wazony. No chyba kwiaty są, powinny trzymać. Taki wazon, drinka, koszt około 120 kun. To jest dobre. Jakby ktoś chciał ewentualnie. Oczy zamknięte miała. Nie. Zobaczcie, mam żel. Zobacz. O, taka beczka cała by się wystarczyła, Patryk, co? Ja miał na nie mogę się zmienić. Właśnie chcę, a nie wiem. Z każdego po trochu. Tak, no. Dobra. Przestań robić troszodę. O, jajka. Zamówione risotto z krewetkami i z potworami wodnymi, jak ja to mówię. Jak to kurde teraz jeść? Trzeba sobie poradzić. Ale jakoś damy radę. Same risotto, bardzo smaczne. Ale te potwory trzeba się nauczyć jeść. Na jedzenie idziemy zobaczyć plażę. No jest ciekawa tutaj plaża. Jest ciekawa plaża z tej strony, zobaczymy jak z drugiej. O. I tam się ciągnie aż daleko. Tam gdzie mnie, z powrotem, tam. Nie no, wyjdziemy tędy i przed miasto. A nie, że magnesy musimy kupić. Tam jest najbliższy z tego. Bo jest najbliższy z daru. Woda ładna. Woda czyściutka, fajna. No nie? Woda fajna. A tam jest kąpielisko też dla dzieci, też, także no, dobra. Tędy będziemy mogli wyjść, może jakoś się tam przejdzie. No, musimy też się zorientować. A tu są masaże.
Tu się plaża ciągnie cała. A jakie tu dno jest? Ojej! Tam nic steczy. Zobaczymy jeszcze kamieniste dno. Nie, nie takie złe. Kamyki są tam większe jakieś, ale nie ma tragedii. Ale głęboko je zaraz widzę. Przejdziemy, zobaczymy. Tu sobie przejdziemy tędy. Tu zobacz ile. Jak w Mielnie. Knajpek jak knajpek. Zobaczymy co mamy. No i już gotują, proszę bardzo. Babinka taka ze Śląska. O, tu jakiś do ptaczek. Zobacz, mi to ciągnie tam jeszcze. Super. O, fajnie. Fajnie, nie? Fajna. Masz jak jaka rzecz oznaczony na zaś? No to możemy sobie zdjęcie zrobić w ramce. Nie wiem, czy będzie widzieć, ale chyba komuś tutaj nie poszło. Głupina taka, spalona. Także chyba zupa została na gazie. Nieciekawy widok. A tak wygląda ta promenada tutaj w tle. Tu taki jest ramka, sobie zdjęcia robią. I jest widno, i można iść sobie promenadą, sobie dalej pójdziemy. I z tej strony też są jeszcze jakieś plaże. Może w sumie galancie jest miejsca do chodzenia nawet. Jest duży taki deptak tam. I dużo plaż jest. Będę musiał naprawdę się zorientować, jak tu wychodzi cenowo te apartamenty z tej strony. Nawet w pierwszej linii. Bo pierwsza linia była bardzo interesująca. I zobacz, tutaj się ciągnie, to aż tam w galancie się ciągnie. Tu ludzie chodzą. To może są tu jakieś też te hule nogi. Ale pod takim parasolem tam tak sąsiedni. Tak, tam, te 25 kun chyba za cały dzień masz. Nie? To samo i leżaki 25 kun. Na ile? Nie, na cały dzień. Mało. Mało, no.